Cześć, z tej strony Domanu. Przed premierą FIFA 18 zajrzałem do FIFA 14, do FIFA 15, to i postanowiłem ostatni raz zobaczyć, co słychać w naszej ulubionej FIFA 16, by pożegnać się przede wszystkim z legendami. I chociaż nie znam osoby, która lubi FIFA 16, to jednak po odpaleniu jej wpadłem w mały zachwyt, bo tutaj czekał na mnie wyburzony już w rzeczywistości poprzedni stadion West Hamu United, Boleyn New Ground, i to zrobiło na mnie wrażenie. Nie chodzi tutaj tylko o to, że poprzedni stadion West Hamu był jednym z moich ulubionych, ale przede wszystkim o fakt, że mogliśmy wybierać w tej grze dowolny stadion jako arenę treningową. Mała rzecz, ale mnie na przykład bardzo cieszyła. No i w sumie tutaj zbliżamy się już powoli do końca wymieniania zalet FIFA 16. Jeśli chodzi o Ultimate Team, obecnie jest tutaj mniej więcej tyle samo kart na rynku, co w FIFA 15, lecz ta gra funkcjonuje już jednak nieco inaczej, ale o tym za chwilę, bo należy wykonać jeszcze przegląd składów, a tutaj nic się oczywiście nie zmieniło. Cały czas jest moja najlepsza drużyna, która rozbiła bank, ale dzisiaj oczywiście do akcji wejdzie chyba najlepszy możliwy skład legend z Pele, Hulitem, Vieirą, Maldinim i całą resztą, a po rozegraniu meczu wydam wszystkie końsy, które mi zostały na paczki. Do FIFA 14 fajnie się wracało, ale już do niej nie wrócę, bo lada moment zostaną wyłączone w niej serwery. Do 15 pewnie jeszcze wrócę w przyszłości, bo uwielbiam tę grę, a do 16 no nie ma po co wracać, to jest ostatni filmik z tej gry w historii kartomanii. I również na zakończenie postanowiłem odpalić tylko jeden mecz, bo po prostu nie chciałem się męczyć, a w meczu tym przywitała mnie taka drużyna. To może być przypadek, ale jeszcze dwa dni temu zagrałem sobie dwa mecze w FIFA 15, po prostu dla zabawy, i w pierwszym meczu wczytało mi taki skład, a w drugim dokładnie taki. I już tydzień temu wspomniałem, że takie zespoły aktualnie nie są w tej grze rzadkością. Natomiast w FIFA 16 nie dość, że trudno znaleźć przeciwnika, to 90% z nich wygląda tak, jakby grała w nią max od 3 miesięcy. Moja teoria odnośnie tego jest taka, że najlepsi gracze nie chcieli zostać na 16 i tutaj dominują ludzie, dla których ta gra jest pierwszą FIFA, a kupili ją w promocji. Natomiast do 15 przywiązało się jednak na dłużej wielu ogarniętych graczy i oni terroryzują pozostałych potężnymi składami, chociaż też trzeba pamiętać, że w 15 coin selling był o wiele bardziej rozwinięty. Niemniej jednak postanowiłem rozegrać to spotkanie, no bo co, miałem wyjść, i oczywiście całość nagrywałem z komentarzem na żywo, natomiast postanowiłem nie wykorzystywać go w tym filmiku, ponieważ podczas meczu wydarzyła się rzecz, która totalnie wytrąciła mnie z równowagi i zareagowałem przez nią w bardzo wulgarny, niepoprawny sposób. Również z tego powodu mój niestabilny stan emocjonalny było słychać w głosie przez kolejnych 45 minut meczowych. I możecie się zdziwić, bo to była teoretycznie błaha rzecz, ale mnie po kilku miesiącach spędzonych z FIFA 16 zaczęła totalnie wyprowadzać z równowagi, jak nic innego w całej mojej przeszłości gry w FIFA. A tą rzeczą jest automatyczne wychodzenie bramkarza do podań prostopadłych, które zawsze w FIFA 16 jest bezbłędne. Zobaczcie na tę akcję. Patrick Vieira wypuszcza George'a Besta fantastycznym podaniem. Ja już myślę, jak zakończyć tę akcję, a tu bramkarz wychodzi na skrzydło, wybija piłkę. On ma to wszystko totalnie w nosie. I co najgorsze, w FIFA 16 bramkarze w takich sytuacjach zawsze są bezbłędni. Jeśli on automatycznie zaczyna wybiegać, to znaczy, że nie ma szans, by dobiegł do piłki później od napastnika. To jest po prostu skryptowane i szczerze tego nienawidzę. Pamiętam, że nieco narzekałem na to rok temu, ale jak zobaczyłem tę akcję po powrocie do 16, no to po prostu wybuchłem. Ten skrypt z wychodzeniem golkipera wziął się z tego, że ludzie narzekali na zbyt wielką moc podań prostopadłych w FIFA 15, więc jej, nie wiedząc jak osłabić to zagranie, wpadło na pomysł, że świetnym rozwiązaniem będzie wprowadzenie szóstego zmysłu każdemu bramkarzowi, co pozwoli mu przejąć każde podanie prostopadłe, do którego fizycznie będzie w stanie dobiec. Świetny pomysł jej. W każdym razie mecz stał na takim poziomie, no na jaki można było się spodziewać. Mój przeciwnik przez całe spotkanie oddał tylko jeden strzał, a ja po szybkim wyjściu na trzybramkowe prowadzenie postanowiłem się zabawić i spróbować strzelać z dystansu, z przewrotki, z rabony i tak dalej. Natomiast tak, zbaczając z tematu, to całkiem poważnie uważam, że mimo wszystko FIFA 16 wcale nie była taka zła i w wielu elementach była lepsza nawet od 17, tylko że to wszystko, co było w niej dobre, zostało totalnie przyćmione przez takie zagrania, jak to automatyczne wychodzenie bramkarzy, i przez to jej ogólny odbiór jest taki, że praktycznie wszyscy jej nienawidzą, chociaż myślę, że realnie była ona bardziej zrównoważona i przewidywalna w wielu elementach od 17, po pierwszej aktualizacji. Niemniej jednak mój ostatni mecz FIFA 16 zakończył się wynikiem 3-0, nie udało mi się strzelić żadnej nieziemskiej bramki.
bramki, ale za to udało mi się zmarnować karnego. Na zakończenie oczywiście wyczyściłem swoje konto z końców i oto zawartość pierwszej paczki. No, nieziemska, pewnie wielu mi teraz zazdrości, więc może pokażę wyłącznie karty piłkarzy, którzy mieli ocenę ogólną wyższą od 80. No i takim sposobem już właśnie powoli zbliżamy się do końca. Na w ostatniej paczce na pożegnanie objawił mi się Bellerin. No cóż, wciąż jest bedlak do manu, a FIFA 16 naprawdę dobrze, że zdechła. Nie tęskniłem za nią i tęsknić nie będę. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!